Chciałabym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa w naszej galerii. Bardzo serdecznie witam Panią Annę Wasilewską, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo, bardzo serdecznie witam naszego gościa z Torunia, Lecha Kubiaka, którego pracę dzisiaj mamy przyjemność oglądać. O otwarcie wystawy, proszę Panią Marszałek. Szanowny Panie, Drodzy Państwo, witam Was w Urzędzie Marszałkowskim, w Galerii Marszałkowskiej, w takim miejscu chyba innym, ale staramy się pokazywać pracę artystów z Warmii i Mazur i spoza Warmii i Mazur. Bardzo dużo osób przechodzi tymi korytarzami i często widzimy, jak zatrzymują się i spoglądają na tę pracę. Witam bardzo serdecznie Pana artystę, malarza sztampowego, ściennego, rysownika, człowieka, który tworzy piękne prace i stara się pokazać, podzielić tym swoim artyzmem z innymi. To miejsce jest wyjątkowe i dlatego też jeszcze raz miło mi, że możemy z Panem tutaj się spotykać. Jest to czas świąteczny, w związku z tym może pozwolę sobie wszystkim Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, a Panu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo wiem, że ostatnio wyjątkowo Panu potrzebne. Wszystkiego najlepszego i pozwolę sobie w imieniu Pana Marszałka Jacka Protasa i całego zarządu podziękować, że Pan swoje prace pokazuje w naszej galerii i poprosimy o słowo na temat swojej twórczości. Nie wiem, czy zdołam pokonać onieśmielenie. Mam takiego przyjaciela, który właściwie psychicznie umiera w momencie, kiedy staje przed dwoma osobami. Nie mam aż takich problemów, tym bardziej, że no, mam też doświadczenie jako nauczyciel, co wyższego. To aż tak źle z tym nie jest. Natomiast tutaj nawiązując do tego, co Pani Marszałek powiedziała, jeżeli chodzi o tą wyjątkowość tej galerii, to po pierwsze mamy tutaj, ta wyjątkowość polega tak przede wszystkim, moim zdaniem, jako takiego człowieka, który pierwszy raz się tutaj pojawił, na nazwie galerii, Galeria Marszałkowska, więc ona, ta nazwa już nas jakby tak troszeczkę prowadzi w kierunku pewnie właśnie tej wyjątkowości, czy też może takiej reprezentacji w ogóle. I ten korytarz tutaj, on pięknie odrestaurowany, zresztą cały ten budynek bardzo ładnie jest tak odrestaurowany, więc także ten korytarz jakby taki wyjątkowe wnętrze dla obrazów przeróżnych. Tutaj mogą być przeróżne obrazy. Okazuje się, że takie właśnie, nieskromnie rzecz powiedziawszy, jak moje, czyli obrazy żyjące w bardzo dużym kontraście z tą architekturą, która jest właściwie bardziej związana z pewną historią, mniej z nowoczesnością, ale stanowi doskonałe tło właśnie dla tych obrazów, które tutaj Państwu prezentuję. No ja prezentuję po prostu siebie. To, co robię, jest to swoistego rodzaju, można to tak nazwać, swoistego rodzaju jakiś dziennik lub pamiętnik lub jakieś notatki generalnie z życia, czy z mojego życia, oczywiście bardzo, bardzo zdecydowanie odprzedmiotowione, chociaż
istnieją tutaj sygnały przedmiotów. Ja sobie kiedyś wymyśliłem właśnie taką formułę, która wydawała mi się, że będzie kontrastować w stosunku do powierzchni. Bo wiadomo rzeczą jest, że dzieło sztuki niekoniecznie musi być takie, jak jest tutaj, czyli niekoniecznie musi być tą płaszczyzną, czy prostokątem, czy kołem, czy kwadratem, czy jakąkolwiek inną płaszczyzną dwuwymiarową, ale również może być posiadać trzeci wymiar. U mnie ten trzeci wymiar to jest jakaś próba pewnej iluzji, pokazania na różne sposoby iluzji trzeciego wymiaru, ponieważ w tym trzecim wymiarze, kiedy występuje jeszcze takie pewne zjawisko dla mnie niezwykle cenne, pewnej tajemnicy, czyli tam gdzieś pomiędzy tymi elementami, które tutaj są, jakby można powiedzieć, w poszczególnych przypadkach bohaterami obrazów, są te przestrzenie właśnie takie, które stanowią właśnie tę niejasność jakby taką, czyli krótko mówiąc ciemność. I w związku z tym prowadzą do pewnych refleksji co do tajemniczości akurat autora, czyli tajemniczości, jakby powiedzieć, mojego wnętrza. No, to tyle. Regułą pewnie dosyć taką częstą, jak tutaj Państwo czytacie podpisy, to pojawia się takie sformułowanie jak układ, ewentualnie sprawozdanie, ewentualnie jakaś relacja. Nie wiem, czy może jakieś takie też się znajdują. Ale również i do tego jeszcze dodatkowe określenia. One są już raczej właśnie związane z pewną refleksją natury ogólnej. Ja na przykład bardzo lubię kolor zielony, w odróżnieniu do Mondriana, który nienawidzi tego koloru. A ja akurat lubię, wobec powyższego, tutaj daję takie sygnały. Zielony, zzieleniały na przykład tutaj, ponieważ już nie jestem młody, wobec powyższego, pomyślałem sobie, że też trzeba się zainteresować tą właśnie zgniłością tego mojego wnętrza, więc tutaj właśnie zzieleniały obraz, ale zielony kolor jest dla mnie, znaczy ja bardzo lubię ten, to jest jedna rzecz, a druga po prostu jest to kolor przyrody. Właśnie dlatego Mondrian nienawidził tego koloru, bo jest takim taka przyroda właściwie, a dla mnie jest właśnie ta rzeczywistość nie, chociaż jak Państwo widzicie, taka bardzo klockowata, kubistyczna, tak też mnie moją twórczość nazywają niektórzy.